Cieńsza podeszwa jest zdrowsza. Cześć, z tej strony Dominik Tabor. Zapraszam Cię na kolejny odcinek cyklu Fakty i mity w fizjoterapii. Cieńsza podeszwa jest zdrowsza. Kolejną z kontrowersyjnych i często powtarzanych wśród biegaczy opinii jest to, iż powinno się dążyć do używania butów z jak najcięższą podeszwą. Jest to mit. Oczywiście, jak w każdym, jest tu ziarenko prawdy, lecz o tym za chwilę. W bieganiu przez pewien czas zapanowała moda na tzw. natural running, czyli powrót do całkowitego braku wspomagania stopy mocno zabudowanym obuwiem. Całe zło związane z kontuzjami zaczęto przypisywać firmom obuwniczym, które poprzez produkcję mocno amortyzowanych butów miały szkodzić naturalnej funkcji stopy. Za tym poszedł trend biegania boso bądź w tak zwanym obuwiu minimalistycznym, czyli chroniącym jedynie przed mechanicznymi obrażeniami. Całe tłumy biegaczy rzuciły się na ten trend, czego efektem było, uwaga, zwiększenie ilości kontuzji. Dlaczego skoro miało być to takie zdrowe? Odpowiedź brzmi: nie byli do tego przygotowani. W naszym społeczeństwie od dzieciństwa wychowujemy się chodząc w butach, nie wspominając już o bieganiu. Nagła zmiana funkcjonowania warunków stopy spowodowała u tych biegaczy nałożenie dodatkowego obciążenia, na które kompletnie nie byli przygotowani. Druga sprawa. Obuwie z tak zwanym niskim dropem czyli różnicą wysokości pomiędzy piętą a palcami nie dla każdego będzie dobre. Biegacze atakujący piętą biegający dużo po twardym podłożu niejednokrotnie potrzebować będą większej dozy amortyzacji niż atakujący śródstopiem. Dodatkowo bieganie w terenie górzystym, skalistym również będzie bezpieczniejsze w momencie, gdy zastosuje się nieco większą amortyzację. Kiedy zatem cienka podeszwa? Jeśli nasz biegacz ma odpowiednio przygotowaną stopę, łydkę, posiada prawidłową technikę, chce biegać szybko, możemy zalecić obuwie z cienką podeszwą. Pamiętajmy jednak, że dla każdej osoby dobór obuwia powinien być indywidualny. Co jednakże najważniejsze, But ma być przede wszystkim wygodny. A jakie Ty masz preferencje odnośnie obuwia? Koniecznie daj znać w komentarzu. Jeśli podobał Ci się ten materiał, zasubskrybuj mój kanał, kliknij łapkę w górę i do zobaczenia w następnych odcinkach.